Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami serdecznie na moim kanale z tej strony Aśka i dzisiaj jesteśmy na zakupach, wybieramy się na zakupy. Słuchajcie, postanowiłam, że w nowym roku od czasu do czasu jakiś przerywnik z zakupami na pewno na kanale się znajdzie, jeżeli trafi mi się coś ciekawego, coś fajnego, coś co odkryłam, wiecie, jakaś nowość, której jeszcze nie miałam, to coś tutaj na pewno na kanale się pojawi. Tak jest też tym razem, mam tu parę takich rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, a przy okazji całe zakupy, które dokonałam, moi drodzy, w sklepie zielonekoty.pl i dzisiaj właśnie tam się wybierzemy. Na początek ja sobie to troszeczkę przesunę i pokażę gratisiki, które przyfrunęły od kotków. To jest koroneczka taka beżowa, taka biała. I tutaj taka właśnie gipiórka jakby też w takim kremowym kolorze. Słuchajcie kochani, ja wszystkie moje koronki, które posiadam, mam z zielonych kotów, tam zawsze się w nie zaopatrzam. Rzadko kiedy zdarza mi się, to są naprawdę takie, których na przykład w kotkach nie ma, to sobie sprowadzam z AliExpress, ale to się rzadko kiedy zdarza. Większość wszystkich moich koronek ja mam właśnie z zielonych kotów i serdecznie Wam właśnie polecam, jest duży wybór koroneczek. Kiedy pytacie, skąd mam koronki, to właśnie ze sklepu zielonekoty.pl, gdzie bardzo serdecznie Was zapraszam, jest bardzo duży wybór koronkowy. I już tu widzę klimaty wielkanocne, świetne są te górki, zobaczcie, duża, mała. Już widzę tu fajną kartkę, świetnie się to w kartce skomponuje. I takie zajączki w formie guziczków też. Fajne dodatki do pracy, można sobie gdzieś w pracy przemycić, nawet jeżeli Wam te dziurki na przykład przeszkadzają, można króliczka ładnie wsunąć w kompozycję i dziureczki będą niewidoczne, więc to nic nie stoi na przeszkodzie. Na pewno będą gościły na moich wielkanocnych projektach, które już też powolutku się zbliżają do realizacji. No i mam taki zestaw ćwieków, wiecie, to są takie tak gdzieś tam, te z tyłu, te takie skrzydełka trzeba rozciągnąć. Bardzo fajne do... Ale tu w ogóle, słuchajcie, ja planuję dzisiaj na mojej grupie, na naszej grupie, bo to nie jest moja, nasza grupa wspólna, nasza grupa inspiracyjna na Facebooku, mamy męski projekt i już patrzę, czy te beciki przynajmniej przypadkiem się tutaj nie sprawdzą. Tu jest jakiś mężczyzna, coś tu jest takiego, tu jest rower męski, taki vintage, no. Powiem Wam, że chyba dzisiaj pójdzie to w ruch. I przepiękny tak book. To jest bloczek, zeszyt papierów z elementami do wycinania z Mintaja. Nie miałam jeszcze tej wersji z tagami. I super, cieszę się fajnie, bo mam różne dodatki. Tam wiecie, takie kwiatowe, cudawianki. A tych właśnie nie miałam jeszcze. Więc na pewno, słuchajcie, spożytkuję i będziemy korzystać. No i przechodzimy już do zakupów. Na pierwszym rzucie jest masa super lekka biała. Ja z niej korzystam, ona jest bardzo dobra. Bardzo ją lubię. Z czasem lekko żółcieje. Więc, no ale mi to na przykład w pracach nie przeszkadza. Zawsze używam tych wycisków wtedy, kiedy wiem, że nawet jeżeli ta masa zżółcieje lekko, to jakby nic tej pracy wizualnie nie zaszkodzi, albo mam swoje sposoby na to, aby po prostu zabezpieczyć, pokryć, czy to jakimś preparatem, gesso, czy farbą, żeby to było cały czas białe, więc mamy masę lekką, to tam jakaś nowość, nie jest wielka, ale mam. Słuchajcie, zaopatrzyłam się jeszcze w Colorex, ja nie będę go otwierać, to jest fajne w sklepie zielonekoty.pl, że oni zawsze te wszystkie mediowe rzeczy, takie płynne, które istnieje ryzyko, że mogą się wylać w czasie, wiecie, rozlać, coś z nimi stać, są zabezpieczane jeszcze dodatkowo osobno, czy wysypać. I to jest farba Colorex, którą też znacie z moich filmów, bo ja z niej korzystam. Ta moja już tam prawie, że no jest trochę, no mniej niż połowa. Jeszcze raz mi się rozlała tutaj, więc też troszkę straciłam jej tam. Niewiele, bo to ściągałam z biurka, ale szkody były. Także jakiś czas nie było tej farby właśnie w kotkach i jak zobaczyłam, to mówię, że od razu sobie zaopatrzę, bo przyda mi się, będzie już, wiecie, na zapas, jak się tamta skończy. I potrzebowałam takie pojemniczki, wpadły mi w oko, bo mam taką jedną rzecz do zrobienia, wpadły mi w oko te takie wiadereczka fajne, one są takie dosyć spore. Wziąłam sobie od razu dwa, przydadzą się. Ja sobie to, wiecie co, odkładam tu na bok, żebym nic nie namieszała. Takie wiaderka, jeżeli ktoś będzie potrzebował. Kolejna rzecz, słuchajcie, którą ja sobie kupiłam już drugie opakowanie, to jest Stencil Cleaner Spray. Ja mówiłam o nim i pokazywałam go, to jest z Pent Artu, na moich ulubieńcach roku. I to jest jakby takie do czyszczenia masek,
Ale słuchajcie, ten preparat jest nieziemski. On czyści wszystko. Naprawdę, jeżeli macie jakieś zabrudzenia, plamy, naklejki, wiecie, czasem są na produktach naklejki, jak nie idzie ich zerwać, zostają plamy, ślady. To jest po prostu rewelacja. To czyści wszystko. Nawet mój mąż to pożycza ode mnie, więc ja już się zabezpieczyłam i wziąłam sobie drugie opakowanie, żeby mieć już to, wiecie, na zapas, żeby nie zabrakło. Wpadły mi w oko takie ćwieki serduszka. Piszę tutaj, a tu jest Creative Collection, czekam, czy tu jakaś firma. A, Wasem Creative to jest, dobra. Nie kółeczka, powiedziałam kółeczka, serduszka. Słuchajcie, to co mnie bardzo, ja nie chcę tego tutaj, bo to jest takie, żeby mi się to nie posypało, to jest kształt tych serc. Zobaczcie, jakie one są fajne, takie długie, takie fajne, taki no trochę inny kształt niż zwykle serduszka, takie zaokrąglone, takie są wydłużone, ładne. Bardzo mi się spodobały i rzuciłam sobie, nie kosztowało to zbyt dużo, a powiem Wam, że no na pewno starczy na wiele projektów. Schowam sobie do mojego opakowania, mam ćwieki i będzie. Zaraz tu do tego przejdę. Najpierw pokażę kwiatuszki. Dwa opakowania kwiatuszków z Primy. Słuchajcie, ja te jedne już miałam, ale podarowałam je w prezencie i sobie dokupiłam opakowanie tych kwiatuszków. Jedne są takie różnokolorowe, a jedne, te róże są piękne, takie miętowe z brokaceniami i z pobielone i pobrokacone. Czasem, kochani, chce się troszeczkę coś innego użyć. Ja najczęściej korzystam z kwiatów z foamiranu, kwiatów materiałowych, albo tych, wiecie, z woca, takich tych papierowych. No wiem, wszyscy wiemy, o jakie kwiatki chodzi. I chcę mieć też tak w obwodzie coś, wiecie, żeby od czasu do czasu jakąś inną trochę pracę w innym klimacie zrobić. Takie kwiatuszki zawsze się przydadzą, więc są. Czasem też zdarza mi się, że pakuję paczkę, upominek dla kogoś i mówię, kurczę, no coś bym tu włożyła i pyk, wiecie, wkładam kwiatuszki i są wtedy idealne, więc to mam. Albo w prezencie podaruję komuś. Lubię mieć po prostu zapas takich rzeczy, że czasem się przydadzą. Kolejne w moim koszyku znalazła się ta linijka centrująca z AK Tools. No, przydałaby się przy ostatniej dekoracji na wino. Także to jest fajna, giętka linijeczka, jest bezbarwna, taka przezroczysta w znaczeniu i fajnie widać. Na wylot przez nią można sobie fajnie elementy dopasować. Zobaczcie, jak macie tutaj zaznaczone, jak ona pięknie Wam potrafi pokazać, wycentrować pracę, wyśrodkować wszystko, więc myślę, że przyda się. Czasem brakuje takich rzeczy i dlatego ona też wylądowała w koszyczku. W koszyku wylądował też nowy chwytaczek. Nowa pincetka, bo powiem Wam, że ta moja to już jest w takim opłakanym stanie. Ja użyłam mam tyle lat, odpadały mi te gumki, a tu też jakoś mi się odczepiły, ale myślę, że to tam idzie założyć. Wasem Creative. No ta firma, tak słuchajcie, dosyć wdarła się do tego naszego świata skrapowego. Chyba, że to jest jakaś firma, wiecie, że nazywała się inaczej, zmieniła nazwę, nie wiem, ale bardzo fajny produkt. A to po prostu się odczepiło. Chyba, mam nadzieję. Bo tam, o, odczepiło się, bo tam właśnie mi odchodziły te elementy. Ona jest, słuchajcie, kiedy się ściska, to się otwiera, a kiedy się, że tak powiem, puści, to ona trzyma nam element. Ja ją uwielbiam i zobaczcie, ta moja już jest taka sztara, brudna, poobdzierana, wypadły te gąbeczki. No, zasłużyłam na nową. Także jest. Usuwamy sobie śmieciki. Bo ja segreguję, więc tu sobie zerwę ten papier. O, i tu idzie do papierów, a to idzie do plastików. Kolejna rzecz, moi drodzy, to są tagusie emilkowe Lady i Design. To jest tax 1. Wykrojniki tagowe bardzo ładnie się prezentują w kartkach. Już jakiś dłuższy czas myślałam o tym, że muszę się. Że muszę się zaopatrzyć w te wykrojniczki i wrzuciłam. I są, one mają trzy rozmiary i są tutaj też te, wiecie, takie do wykańczenia. Ja tak raczej z tego nie korzystam, ale wolę ćwiekami, ale z papieru może akurat fajnie to wyglądać. O tym zaraz. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to też było zabezpieczone, to są, no sznurek to każdy zna. Mój sznureczek już się kończył, taki jasny, więc się zaopatrzyłam w nowy, kręcę, kręcę, kręcę.
której ręce nie umie znaleźć końcówki. No, taki bielony sznureczek, który, wiecie, robię sobie kokardki, książeczki. Kolejna rzecz, słuchajcie, moi drodzy, to jest, nie wiem, to jest ta firma chyba Buttons, nie, More Buttons, www.morebuttons.com i kolory Fairy Sparkle. Jeżeli wy, nie wiem, czy wy pamiętacie, a mam je to akurat na wierzchu, tak się składa, te moje takie elementy właśnie, o których wam mówiłam przy okazji też zakupów do Scrap Massa, to są takie, mnóstwo tu jest takich ozdobnych, ja też z tego korzystałam, tych cekinków, wiecie, różnych gwiazdek, rureczek, ozdób, perełek, półperełek, cudów wianków. Miałam w takiej niebieskiej opcji i w takiej bardzo jasno krystalicznej. I są też takie zestawy, rany, co to jest? Aż to po prostu otworzę. Zestawy w takich pudełeczkach. One tam miały różne kolory. Ja sobie wzięłam ten, bo mam z Sizzixa też tam kolorki jakieś, więc nie chciałam dublować. To mnie zafascynowało. Ale numer, zobaczcie. To już widać, jak oni to robią chyba. Spójrzcie na to. Tu są cekinki, które są nie wiem, czy to chyba się to da zrobić. Nierozdzielone. O! I to jeszcze te małe akurat. Takie rureczce zostały. Bo ja sobie to tu zostawię. No i mamy tutaj. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Jestem w sumie sama ciekawa, bo. Czy szukam czegoś ciemnego? O, mamy tutaj mój kalendarz lemonkowy. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy tak mi się to udało wszystko tutaj złapać, co jest, ale. Ale zobaczymy. I to jest, słuchajcie, zestaw takich drobnych, delikatnych elementów, które pięknie nam ubogacają nasze prace. Wy wiecie, że ja korzystam z tych Sizzixowych, uwielbiam je. A to jest już taka też opcja, tylko że to jest zmieszane ze sobą. No trzeba sobie wysypać i powybierać takie, które nam najbardziej do danej jakiejś konkretnej pracy pasują. I zobaczcie, mamy tu takie opalizujące, malutkie, ale ja widziałam też duże. Może nie widziałam? Malutkie, potem jest taki jakby mleczny, on trochę wygląda jak pergamin, a kolejny mamy taki całkowicie bezbarwny, mamy takie ciemniejsze serduszka, tu są gwiazdki takie przezroczyste całkiem, no i nawet takie, słuchajcie, kuleczki małe, jak ktoś ma cierpliwość, to też nimi popracuje. No i mi się wydawało, że ja tu widziałam takie gwiazdki też, może mi się tylko wydawało. Zobaczcie, jaki to jest. To się też trochę elektryzuje, więc. Nie. No tak to chyba są te wszystkie kolory, które pokazałam. Więc bardzo ładne, takie neutralne kolorki, które wykorzystacie naprawdę w wielu pracach. I ja zawsze je tak, wiecie, na końcu pracy tu i tam poprzyklejam, żeby fajnie prace uzupełniły. Chciałam spróbować, co to jest, jak to wygląda, ale to tu jest. Fascynujące, słuchajcie. Próbowała tym dziapać. O, widzicie, tylko trzeba uważać, żeby się nie wysypało, a tak to fajnie sobie zamykamy w naszym puzdereczku. One były w różnych kolorach. Ja mam właśnie ten odcień Fairy Sparkle. No i moi drodzy, przechodzę do tych nowości, które mam w ogóle, nie miałam jeszcze nigdy. I to jest, znaczy znów korzystam, ale z tych tradycyjnych. O, a to jest taka blomba. Ale czad. No super, słuchajcie. Blomba znów. O, jeszcze mi się tutaj cekinek przywiał. Vintage Drops. I to są, zaraz wam pokażę, bo ja już wcześniej zrobiłam kuleczki, żeby było widać. I już wam mówię, to jest kolor Chalk Stick. I on jest, tutaj gdzieś to pisał, o, matowy Dimension Data Craft Projects. Czyli to są takie, można zrobić z tego matowe, uzyskać matowy efekt takich półperełek, jak mieliście już nowo i korzystaliście. Nie wiem, ja nigdy nie pokrywałam całej powierzchni. Natomiast z tych, które mam, tych clear, takich nuvo, to piękne wychodzą półperełeczki i właśnie on tu daje nam białe półperełki, coś jakby enamel, enamelki takie, ale enamelki się błyszczą chyba, a ten daje ten efekt matowy. A drugi, który mam, to jest Dream Drops
I on jest o kolorze Cloud 9 i to jest taki biały, trochę opalizujący. Ja zrobiłam sobie tu takie próbeczki, tego raczej nie będzie w kamerce widać, ale piękne, bardzo fajnie wychodzą te. One są faktycznie ładne, białe, ale są matowe, czyli nie błyszczą się, tylko zostaje taka matowa powłoka, a te drugie, czyli tutaj te, to są te vintage, a te drugie są takie opalizujące faktycznie. On nie daje efektu. Kurczę, nie wiem jak to nawet nazwać, wiecie? Oj, ale się pultnął. Mogłam tu, wiecie, zrobić takie większe kropelki, dać wysuszyć i może by to było łatwiej pokazać ten kolor, bo teraz nie jest lekko. Zobaczcie. Sobie wstanę i zaraz zobaczymy. Dobra, ja Wam zrobię teraz zbliżenie, żeby było fajnie widać. Tu jest ten opalizujący, a tu jest ten biały. Bardzo ładnie się nakładają. Tak by to wyglądało, słuchajcie. Chciałam wypróbować, bo te, które ja mam, to są takie, wiecie, efekt mają takiej przejrzystości. No, a tych jeszcze takich nie miałam i bardzo byłam ciekawa tego efektu matowego. Zobaczymy, jak będzie działać. O, tu jeszcze, słuchajcie, wypadły chyba z tych gratisów. Ja nie widziałam tego króliczki, takie metalowe zawieszki. Nie króliczki, zajączki, bo to święta, to zajączki. No i kochani moi, kolejna rzecz. To jest Nuvo Aqua Shimmer Glitter Gloss. Glitter Gloss, czyli ja sobie myślę, że to jest coś na zasadzie Wing of Stella, tylko z Nuvo. Bardzo chciałam wypróbować. O, jak fajnie dzwoni. Słuchajcie, wiecie, że ja uwielbiam błyszczenia. Uwielbiam też Wing of Stella. Musimy zdjąć tą opaskę i docisnąć do środka i wtedy się tam przebija to i już nam płyn spływa. Teraz to zobaczymy. Mam nadzieję, że tu nic nie popsuje. Czekajcie, bo ja chyba muszę to mocno zrobić. Czekajcie chwilkę, bo teraz... O! O, teraz. Trochę trzymało, czyli musicie, widzicie, tak to zdjąć. Ja teraz bałam się, że coś narobiłam. Jest taki, o, musimy go tutaj rozruszać. Fajny pędzelek, dosyć gruby. Tutaj dobrze sobie jest, zobaczcie, widzicie, nawet piszę, no czy piszę, ja sobie zawsze tak lekko ścisnę. Przynajmniej tak robiłam przy tej Wing of Stella. O, widzicie, tu się pojawia ten płyn, żeby on się trochę tam nabrał, żeby on spłynął nam do tego pędzelka. O, może ten pierwszy raz faktycznie trzeba trochę go... O, teraz już chlapie. Może ten pierwszy raz trzeba go troszeczkę poruszyć. Czekajcie, ja sobie na chwilkę wytrę, bo sobie chlapnęłam sobie na obudowę. I on, no dokładnie, robi ten sam efekt, co Wing of Stella. Czyli taką mieniącą się brokatową powierzchnię tworzy. Na naszej pracy można pokrywać, wiecie, sobie kwiatuszki, jakieś dodatkowe elementy. Zobaczcie. O, wybieramy sobie na przykład jeden element i go ładnie tu sobie tak brokacimy. Zaraz zobaczymy, czy widać to. Jak ruszam to. Jak zaczęłam ruszać, to on się po prostu, wiecie, cały telepie mój telefon, ale to jest po prostu na tej samej zasadzie, co właśnie Wing of Stella, ale mamy go znowu. I ja zawsze wolę te takie glitter, czyli jakby, wiecie, bezbarwne, które nakładają nam tylko taką ładną, błyszczącą powierzchnię. Mam dwa na zapas, więc tak by to wyglądało. No i kochani, ostatni mój zakup to jest kolekcja, to już jest starsza kolekcja Agi Baraniak.
Ja kupiłam ją poszuszkę. Słuchajcie, kupiłam ją też po to, żeby mieć element, żeby mieć papiery do takich walentynkowych projektów, bo ja takich czerwonawych raczej nie korzystam jakby. Nie miałam w swoich zasobach takich naprawdę w takim bardziej walentynkowym kolorze, ale tu już widzę, że to jest tak lekko chyba, chociaż może mi się wydaje, no, taki trochę bordowy bardziej, ale też to wcale nie musi być taki naprawdę mocno czerwony kolor. Jest to faktycznie takie bordo, aczkolwiek świetne są te. Bardzo fajne, tu jest taki gazetkowy wzór, no tutaj już niekoniecznie bordo, ale ja sobie wyciągnę z tego jakby tylko te elementy właśnie bordowe. Tutaj też jest fajne, to można sobie albo pokolorować, albo zostawić takie właśnie, jak to się mówi, kontury, tego jest rysunek. Tutaj też bardzo ładne są te, ja bym to zaraz powycinała, słuchajcie, o to jest świetne. To po prostu na to jak się patrzy, to zaraz przychodzi pomysł do głowy. No i tu jest arkusz z takimi tagami, takimi kartami jakby do Insta, tak? Zdjęć, no i napisy, no napisy po angielsku, więc dla mnie to jest już mniej interesujące. No i ostatnia karta taka, trochę przeszyć, trochę tutaj natłoczeń. Wy tę kolekcję pewnie znacie, większość osób, bo tak jak mówię, ona jest już dosyć stara. Znaczy dosyć stara, ja też nie jestem na bieżąco we wszystkich papierach, ale no widziałam ją już na pewno na 100% na oczy, więc nie jest to jakaś nowość. Ale chciałam w takich kolorkach, żeby po prostu mieć w zapasie, w zanadrzu takie elementy do, takie papiery też do tworzenia, bo wiecie jak to bywa, czasem potrzebujemy jakiś kolor inny, ja jestem taka bardzo pastelowa i wszystkie te moje papiery, które mam tutaj u siebie, to są raczej takie pastelowe kolorki, tak więc chciałam się zaopatrzyć w coś walentynkowego, zwłaszcza, że walentynki się zbliżają, będą inspiracje, więc jak znalazł. Moi drodzy, to jest kilka rzeczy, naprawdę kilka rzeczy, ale bardzo chciałam Wam je pokazać, bo tak jak mówię, nowością dla mnie są te Nuvo, bo nie miałam jeszcze, nowością też była ta, znaczy nowością w znaczeniu takim, że teraz już widzę, że jest to bardzo podobne do Wing of Stella, no, tylko jest inna po prostu firma. Nie wiem, jak to w porównaniu z Wing of Stellą wychodzi, czy w ogóle Wing of Stella jest jeszcze dostępna na rynku, bo jakoś tak nie rzuciła mi się nigdzie w oczy w ostatnim czasie. Tak więc mam nadzieję, że coś Wam wpadnie w oko, coś Wam tu przypadnie do gustu. Tu są moje perełki, które się suszą. Ta biała bardzo fajna, jeszcze się błyszczy, ale ona potem się zrobi taka mocno matowa, już nie będzie taka, ale ten opalizujący przepięknie wygląda. Świetny jest, słuchajcie, tak mieni się, taki opalizujący efekt daje, fajnie będzie w pracach wyglądać. Tak więc, moi drodzy, tak przedstawiają się moje ostatnie zakupy w sklepie zielonekoty.pl. Serdecznie Was zapraszam do tego miejsca pełnego fantastycznych, skrapowych przydasi. Może głowa rozboleć od bogactwa, jakie znajdziecie na półeczkach. Zielone Koty są bardzo otwarte na klientów, słuchajcie, zawsze jakiś znajdzie się gratisik. O cokolwiek poprosiłam, co było mi potrzebne, to Mirelka z Zielonych Kotów sprowadziła, więc jeżeli macie jakieś rzeczy, przydasie, które wpadły Wam w oko, które są ciężko dostępne, śmiało piszcie do Zielonych Kotów, zawsze jest szansa, że oni sprowadzą, bo naprawdę potrafią zdziałać cuda. Uwielbiam ekipę tam pracującą, którą serdecznie pozdrawiam. I cóż tu dużo mówić, wszyscy znamy Zielone Kotki. Serdecznie jeszcze raz Was do sklepu zapraszam i do naszej grupy inspiracyjnej, kochani. Dzisiaj wieczorem o godzinie 18:30 tworzymy męską kartkę nie tylko dla dziadka, ale dla dziadka też może być, więc jeżeli ktoś ma zagwozdkę z męskimi klimatami, serdecznie Was zapraszam. Ja też będę miała, nie przejmujcie się, męskie prace nie są moimi ulubionymi, więc będziemy się razem wysilać nad karteczką. Serdecznie zapraszam też na fanpage'a i jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mój kanał, a uzbierała się tam fajna gromadka, więc już w najbliższym czasie szykuję coś ekstra, będziemy się dobrze bawić. I co? Życzę Wam udanego wieczoru, udanego popołudnia, wieczoru i już coraz bliżej weekendu, moi drodzy, i na kolejną inspirację też zapraszam Was już tutaj na mój kanał. Jeszcze nie wiem, czy to będzie piątek, czy sobota, muszę sobie to przeanalizować, zobaczyć, jak mi się tu praca układa, bo ostatnia inspiracja była w piątek, dobrze mówię?
kiedy zaczynaliśmy naszą zabawę Grę w kolory i pamiętacie naszą fioletową kartkę. Także zapraszam raz jeszcze do wspólnej zabawy. Mamy cały miesiąc tworzenia z tym odcieniem. Niekoniecznie z tym, tak jak mówiłam, to nie jest tak, że musi to być dokładnie ten odcień. Po prostu walczymy z fioletami, w jakiekolwiek one odsłonie się pojawią na Waszych pracach, będzie super. Ja Wam dzisiaj jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten krótki filmik. Mam nadzieję, że coś wpadło Wam w oko, coś Was zainteresowało. Ja tak jak mówię, polecam z całego serca te dwa produkty. Ten do chlapań, ten do czyszczenia wszystkiego. I ja postaram się pamiętać tutaj jeszcze wrzucić link do moich ulubieńców roku. One też tam wystąpiły i ja myślę, że bardzo długo w gronie tych faworytów pozostaną. Bardzo ciekawiły mnie te nowe Nuvo. Bardzo mi się podobają. No i ta nowa wersja Wing of Stanley, mogłabym tak to powiedzieć, bo to jest z produkcji Nuvo. Ale już wiem, że to jest bardzo fajne i na pewno na długo zagości w mojej pracowni. Wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Życzę Wam, kochani, jeszcze raz udanego wieczoru. Zapraszam do wspólnego tworzenia na naszej grupie inspiracyjnej. Do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam Was serdecznie.